Przedstawię się jeszcze raz, Magda Borkowska. Myślę, że znana tym osobom, które w obszarze zdrowia funkcjonują. Jestem osobą związaną z sektorem ochrony zdrowia od 18 lat, odkąd pracowałam najpierw w Kasie Chorych, a potem w Narodowym Funduszu Zdrowia. Dwukrotnie miałam okazję pełnić obowiązki dyrektora oddziału, co też nie było łatwym zadaniem. W ostatnim czasie wspierałam w swoich działaniach Centralę Funduszu i prezesa Jacyny. Każdy ma prawo zawalczyć o siebie. W momencie, kiedy marszałek województwa ogłosił konkurs na dyrektora Białostockiego Centrum Onkologii, podjęłam to wyzwanie. Moja koncepcja była koncepcją nastawioną na pacjenta i jest koncepcją nastawioną na pacjenta. Nazwałam ją tak naprawdę Jesteśmy dla Ciebie, ponieważ Białostockie Centrum Onkologii jako jedyny taki ośrodek w województwie ma specjalną misję, misję wyjątkową. I między innymi właśnie ustawodawca, tworząc sieć szpitalną, czyli nową strukturę, która będzie teraz funkcjonowała w obszarze ochrony zdrowia, wyodrębnił specjalne, wyjątkowe miejsce dla szpitali onkologicznych. Pacjent onkologiczny to jest pacjent zagubiony, to jest pacjent przestraszony, to jest pacjent niezorientowany w swojej chorobie i w organizacji. W związku z powyższym moje pierwsze działania, a dzisiaj jestem pierwszy dzień, więc muszę się zorientować, jak to nie tylko w teorii, ale również w praktyce funkcjonuje, będzie nastawione na pacjenta. Ja wyobrażam sobie, że pacjent, który zgłasza się, mając na uwadze, że świadczenia onkologiczne są świadczeniami nielimitowanymi, nie powinien czekać. W tym temacie, tak jak wspomniałam, ustawodawca wychodzi na wprost oczekiwań, czyli świadczenia nielimitowane oznaczają, że te świadczenia będą w pierwszej kolejności płacone bez żadnych ograniczeń. Jest to dobry moment na zmianę, ponieważ od 1 października wchodzi sieć szpitali, gdzie tak naprawdę wszyscy startujemy z tego samego poziomu wiedzy. Mówiąc o ryczałcie, czyli o nowym sposobie finansowania, już teraz, w ciągu tych 3 miesięcy, w ciągu kolejnego czasu, pracujemy na to, jaki ryczałt będzie wypracowany i jaki ryczałt będzie wskazany dla szpitala onkologicznego na czas przyszły. Brane są do tego ryczałtu różnego rodzaju kryteria. Jest to bardzo taki wzór rozbudowany. Kryteria jakościowe, kryteria oczekiwania na poradę, ilość tak naprawdę, proporcje leczenia szpitalnego do świadczeń ambulatoryjnych. To wszystko musimy przeanalizować. Wiem, że taka komórka organizacyjna BCO funkcjonuje, ale w swojej koncepcji, którą przedłożyłam komisji, wykazałam, że to jest kluczowe miejsce na to, aby sprawnie funkcjonować. Doświadczenia z Narodowym Funduszu Zdrowia stanowią o tym, że szpitale dobrze funkcjonują, pacjenci są przyjmowani w miarę sprawnie, natomiast istnieje taki dysonans pomiędzy tym, co wykonują, a to, co rozliczają, czyli już wchodzimy w takie sprawy typowo administracyjne. Ważnym jest to, aby w prawidłowy sposób sprzedać swoją pracę, czyli pokazać, że wykonujemy świadczenia zdrowotne, przedkładamy to do płatnika, i niech ten płatnik w odpowiedni sposób to ureguluje. W związku z powyższym uważam, że powinno mieć w Białostockim Centrum Onkologii powinno mieć miejsce również taka komórka, która będzie odciążała lekarzy, odciążała personel po to, żeby świadczenia, które zostaną wykazane do raportowania, były świadczeniami prawidłowo sprawozdanymi, a zatem kontrole, które będą miały miejsce, będą potwierdzały prawidłowość udzielanych świadczeń. Dzisiejszy dzień jest pierwszym dniem, w związku z powyższym bardziej liczę na to, na pytania, które Państwo mi zadacie, bo na pewno interesuje Was być może coś innego. O tej koncepcji chciałabym z Wami porozmawiać za miesiąc, za 2 miesiące, albo na przykładzie rządu za 100 dni, kiedy to już będę mogła pochwalić się, bądź też wykazać tymi działaniami, które postrzegam jako takie, które wprowadzają ułatwienia dla pacjenta, bo to jest najważniejsze.